Możemy przywitać się tak jak w teatrze, dobrze? Brawa na dobry początek, które sprawią, że tremę wyrzucimy. Śmiało, śmiało. Ale obiecuję, że będzie bardzo praktycznie, bardzo konkretnie i mam nadzieję również na temat. Jeśli chodzi o tą różnicę między przedsiębiorcą a freelancerem, to z matematyki pewnie znacie takie sformułowanie, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. I dokładnie tak samo jest z freelancerami i przedsiębiorcami. Ściągamy drewno praktycznie z całego świata, z różnych regionów świata. Że jestem freelancerem, zajmuję się projektami wynalazczymi i przy okazji naukowcem. Właśnie ja jestem, zajmuję się przede wszystkim właśnie tym rzemiosłem, kreatywnością, edukacją. W skrócie jestem młodym przedsiębiorcą, który zaczął swoją przygodę z marketingiem internetowym, właśnie z branżą, w której dzisiaj funkcjonuję. Które pomaga osobom zajmującym się pozycjonowaniem stron. Ja prowadzę firmę szkoleniową i firmę, która zajmuje się rozwijaniem innych ludzi. Czyli można powiedzieć taką szkołę przedsiębiorczości. Nie, pracuję jako programista. Się bawię prostym rysunkiem, tak prostym jak to, albo w ogóle szeroko pojętą wizualizacją, żeby uprzyjemniać i ułatwiać ludziom życie. Zastanawiacie się może, czy od pasji do biznesu jest daleko? Droga jest kręta, to mogę w skrócie odpowiedzieć. Dlatego, że moja droga dosyć prosta była, nie była specjalnie kręta. Od pasji do sukcesu, tak? Wiem, co mówię, nie? Miałam 30 prac w życiu. No i to też był taki okres, gdzie raz było lepiej, raz gorzej, no bo jedne rzeczy mi lepiej wychodziły, inne gorzej. Mieszkałem w internacie, a naprzeciwko internatu był dom kultury, gdzie spotkałem bardzo mądrych nauczycieli teatru, którzy spowodowali, że zapisałem się do grupy teatralnej. I to wszystko zabieraliśmy. Mama nas zabierała na targ i na targu sprzedawaliśmy klientom. I w ten sposób też uczyliśmy się takiej mini przedsiębiorczości. Od mojej pierwszej wielkiej pasji, jaką jest żeglarstwo. Moją historię rozpocząłem od projektów społecznych. Dużą rolę odegrały u mnie też wyzwania. Sprawiały frajdę, ale jak patrzę na to wstecz, to były takie mega rozwojowe. Popchnęły mnie w tym kierunku, w którym dzisiaj jestem. Kursy, po ukończeniu których można było otrzymać certyfikat. Podjąłem to ryzyko, założyłem ze swoimi znajomymi spółkę. Moje 13 lat ostatnie prowadzenia biznesu to jest pasmo samych sukcesów, bo tak nie jest. To jest tak przeplatane, wiecie, dzisiaj porażka, na której fundamencie, która mnie uczy czegoś nowego, nie? Że porażka, czyli coś, co nie wychodzi, może być, i ja traktuję jako impuls do tego, żeby powstało coś innego, zazwyczaj lepszego. Porażka, na której fundamencie, która mnie uczy czegoś nowego, nie? Czasem warto sobie zrobić chwilę przerwy od jakiegoś problemu, żeby sobie trochę odświeżyć umysł, wrócić do takiego stanu podstawowego i na nowo podejść do problemu. To często pokazuje nam jakieś nowe rozwiązania, których wcześniej nie widzieliśmy. Tylko po prostu kolejne wyzwanie, z którym sobie musimy poradzić i wyciągnąć wnioski w przyszłości, jak sobie z tym poradzić. No. Porażki w życiu się zdarzają, nie ma co ich brać do siebie. Jak zdarzyła ci się porażka, wyciągnij wnioski, spróbuj jeszcze raz. Porażki są ok, nie ma co się ich wstydzić, one się zdarzają, one są dobre, one są bardzo praktyczne, natomiast no, naszym celem powinna być ich redukcja, powinno się ich zdarzać jak najmniej. Ten sukces jest oczywiście wynikiem także i właśnie lekcji wyciągniętych z poprzednich porażek. Popełniliśmy w biznesie wiele błędów, wiesz? Popełniliśmy wiele błędów w tym, co robiliśmy, ale nie wiem, czy są takie decyzje z mojego życia, które bym zmienił. Z prostego względu. Nawet te złe decyzje prowadziły do dobrych wniosków, nie? Że zła decyzja często może cię poprowadzić do dobrych wniosków. Zacznę od tego, żebyście nie bali się porażek, ale z drugiej strony nie dajcie sobie wmówić, że żeby osiągnąć sukces, to musicie doświadczyć mnóstwa porażek. Błędy to normalna rzecz, nie bójmy się błędów. Zwłaszcza jeżeli mówimy o byciu innowatorem, o tworzeniu nowych rzeczy. To
budowanie relacji w biznesie to jest jedna z najważniejszych umiejętności i kompetencji. Bardzo często przy projektach innowacyjnych pracujemy w zespole, więc musimy potrafić ze sobą pracować, dogadywać się. Czy pani praca jest trudna? Powiedziałabym, że bywa trudna. Że, czy miała pani takie momenty, że jakby myślała pani, że pani złą drogę wybrała? O, miliard razy. Czy miał pan idola lub inspirował się pan jakąś osobą? Tak. Miałem ogólnie w życiu paru idoli. Osobą, którą przez dłuższy okres czasu i wciąż jest takim moim wyznacznikiem, to jest, bym powiedział, Elon Musk. To jest osoba, która w bardzo ciekawy sposób łączy innowacyjne projekty, rzeczy, których byśmy wcześniej nie pomyśleli, że to w ogóle są możliwe. Ja chciałem się pana zapytać, czy jakby pan mógł zmienić jedną rzecz w swoim życiu, to co by to było? O, dobre pytanko, takie też trochę filozoficzne. Nie mam takiej rzeczy w sumie, którą bym chciał zmienić. Nie mam czegoś takiego, co by mnie gryzło, ale mogę odpowiedzieć na to trochę inaczej. Ja bym chciał pewne rzeczy poprawić. No, jak będziesz miał pracę, którą kochasz, która jest twoją pasją, to nie przepracujesz ani dnia w swoim życiu. To nie jest prawda. Będziesz pracował bardzo ciężko, ale rzeczywiście ta praca będzie ci przychodziła naturalnie. Kolejna rada, starajcie się angażować w wiele inicjatyw. Na pewno macie jakieś fajne fundacje. Przede wszystkim, jeżeli macie jakieś pasje, to je rozwijajcie. Nawet jeżeli one kosztują, wymagają wysiłku, jakby to powiedzieć, zaangażowania finansowego, to szukajcie sposobu na to, żeby te środki, nie wiem, zdobyć, zarobić. Dotyczy cierpliwości, bycia skupionym i wytrwałym w waszych dążeniach. Że nie ma takiej pasji, z której nie dałoby się zrobić biznesu. Walczymy z bezrobociem wyobraźni. Albo kim będziesz duża? A ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam i to jest okej, nie wiedzieć. Bo często jest tak, że ten zdrowy rozsądek sprawia, że my za dużo siedzimy, za dużo myślimy, a za mało robimy. Gong teatralny.